Jan Bacza, to gość portalu OX.pl. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Andrzej Kądziołka, wójt gminy Zebrzydowice. Dzień dobry, witam panie wójcie w naszym studiu. Mamy już połowę marca, już rok budżetowy od kilku miesięcy jest realizowany, inwestycje, ale pomówmy jeszcze chwilę o ubiegłych zadaniach. Co w ubiegłym roku udało się w gminie Zebrzydowice zrealizować? W 2017 roku w gminie Zebrzydowice z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych udało się zrealizować wszystko albo prawie wszystko. Stanowiły te wydatki ponad 20% całego budżetu po stronie wydatkowej, także no, można powiedzieć, że w gminie przybyło nam nowych dróg, nowych odcinków kanalizacji, nowych obiektów, a ja osobiście szczególnie się cieszę z tego, że udało się nam wspólnie z powiatem cieszyńskim zmodernizować dwa odcinki dróg do granicy państwa w Markowicach Górnych i w Kaczycach, że udało nam się przeprowadzić termomodernizację obiektów przedszkolnych, że w jakiś sposób, oczywiście pewnie niewystarczający, ale odpowiedzieliśmy na te wyzwania związane z uchwaleniem przez Sejmik uchwały antysmogowej, dofinansowaliśmy wymianę 34 kotłowni. No także tych inwestycji sporo udało się zrealizować. Były też zadania związane z gospodarką wodno-ściekową, modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę. No wszystko to służyło, czy służy temu, żeby w gminie się lepiej mieszkało, żeby była lepsza ta infrastruktura komunalna i żeby koszty funkcjonowania, bo przy termomodernizacji to jest wymierny efekt, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, żeby były niższe. No właśnie, wspomniał pan teraz o ekologii, przechodząc już do tego roku, może zacznijmy od tego tematu. Kanalizacja, woda, dofinansowania do wymiany palenisk, to w tym roku również będzie realizowane. Tak, gmina Zebrzydowice od zeszłego roku dofinansowuje wymianę kotów, natomiast już wcześniej dofinansowaliśmy zarówno budowę przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, utylizację azbestu, czyli te sprawy, które, z którymi na co dzień mieszkaniec się boryka, chcąc przeprowadzić jakąś inwestycję. No, wskaźniki jakości, czystości powietrza biją na alarm. Te inwestycje są potrzebne. Te pieniądze, które pochodzą na wymianę kotłów, palenisk, to własne środki czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska? W ubiegłym roku była to kwota ponad 200 tysięcy złotych i były to środki budżetu gminy Zebrzydowice. Natomiast w tym roku środki na dofinansowanie, na dotacje będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na podobnym poziomie? Na podobnym poziomie, choć nie wykluczamy, że gdyby to zainteresowanie wymianą kotu było większe, to będziemy również starali się znaleźć jakieś dodatkowe środki w naszym budżecie. Z tym, że tu trzeba mówić o tym, że żeby ta walka z niską emisją była skuteczna, to te działania muszą być komplementarne. To nie wystarczy tylko dotacja do wymiany pieca. To musi być również odpowiednia polityka państwa związana czy z kształtowaniem cen również, no, prawda? Z tańszymi, krótko mówiąc, taryfami, bo ja myślę, że gdyby paliwo gazowe było na terenie gminy, znaczy gdyby było tańsze, to na terenie gminy Zebrzydowice w ogromnym procencie spraw temat smogu by nie istniał, dlatego że gmina jest zgazyfikowaną i ja pamiętam takie czasy, kiedy ludzie opalali domy gazem, tylko że ten gaz musi być tańszy, na przykład o podatek VAT, czyli o te 20 kilka procent. Przechodząc do kanalizacji, jakieś większe inwestycje również będą się toczyły? Tak, aczkolwiek nasza gmina jest w ponad 80% skanalizowana, to w dalszym ciągu realizujemy nowe odcinki na tych terenach, gdzie jest to jeszcze ekonomicznie i technicznie, ekonomicznie uzasadnione, a technicznie możliwe. Natomiast już też modernizujemy te stare odcinki kanalizacji poprzez ich uszczelnianie, poprzez eliminowanie infiltracji, ponieważ to no, poprawia później, pogarsza, jeżeli ta infiltracja jest duża, to parametry pracy oczyszczalni są gorsze. Tak samo jak z wodociągami również na bieżąco tak pracę. Tak samo jak z wodociągami. Tu też wymieniamy, modernizujemy po to, żeby ta sieć była jak najmniej awaryjną i no, żeby pracowała jak najlepiej. To spore wydatki na kanalizację i wodociągi, bo to kilka milionów w ciągu. Tak, jak już powiedziałem, my na te wydatki inwestycyjne w roku 2017 i to jest kontynuowane również w tym roku, przeznaczamy ponad 20% budżetu. W roku 2017 to było 22%, w tym roku 25%, a w liczbach to w zeszłym roku na gospodarkę wodno-ściekową wydaliśmy prawie 4 miliony, a w tym roku to jest kwota ponad 5 milionów, z tym, że my na inwestycje, w tym również te, pozyskujemy środki zewnętrzne.
albo unijne, albo właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy jakieś inne dotacyjne, które są możliwe do wzięcia na ten cel. Gospodarka ściekami, wodą to inwestycje, które znajdują się pod ziemią. Na ziemi drogi, chodniki, najważniejsze inwestycje w tym roku, które zaplanowano. Kontynuujemy te działania termomodernizacyjne. Jak powiedziałem, w ubiegłym roku to były przedszkola, w tym roku szkoły. Na remonty dróg przeznaczamy w tym roku kwotę prawie 3 milionów złotych. W tym jest również dotacja dla powiatu cieszyńskiego, czy pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego przy remoncie drogi powiatowej w Kaczycach. Mhm. Te remonty ubiegłoroczne z kolei w Kaczycach zaowocowały tym, że mogliśmy wydłużyć linię autobusu linii 32 i teraz on jeździ do granicy państwa, myślę, ku zadowoleniu mieszkańców, którzy przy tej drodze mieszkają. To wspólnie inwestycja z powiatem, a drogi gminne? Na drogi gminne, na nakładki w tym roku przeznaczamy kwotę 2 milionów złotych. To są oczywiście środki na pewno niewystarczające, aczkolwiek w realiach budżetowych na tyle nas w tym roku stać i tyle możemy przeznaczyć. Ja może wymienię tutaj w budżecie, które są zapisane: Polna, Agrestowa, Chabrowa, Jaśminowa, Botaniczna, ulica Jutrzenki, łącznik ulicy Wodnej w Kończycach Małych, ulica Średnicowa. To są właśnie te zadania. Tak, staramy się w każdym sołectwie zawsze coś poprawić, ulepszyć, zmodernizować. Powiem może, że ten ciąg ulicy Jutrzenki, on się wpisuje w planowaną do realizacji trasę rowerową przy użyciu środków transgranicznych pod takim tytułem Rowerem po żelaznym szlaku albo Żelazny szlak rowerowy. W tym roku będziemy realizować pierwszy etap, a są duże szanse na to, żeby w latach następnych również kolejne etapy, tym bardziej, że stosowne wnioski do programu zostały złożone. To duże zadanie, bo liczące blisko 2 miliony złotych, już w tym roku zostanie część trasy oddana do użytku. Tak, znaczy to duże zadanie i nie tylko realizowane przez nas, dlatego że wspólnie z partnerem, prawda? Realizujemy wspólnie z partnerami, zarówno ze strony czeskiej, jak i polskiej. Wymienię może, to są Karwina, Piotrowice, Godów, Jastrzębie-Zdrój i my. No i to zaowocuje, mam nadzieję, takim fajnym produktem turystycznym, ponad 20-kilometrową pętlą rowerową poprowadzoną z dala od ruchliwych dróg, skrzyżowań, czyli bezpieczną. W polskiej części prowadzi ona po dawnym torowisku. Tak, stąd nazwa Rowerem po Żelaznym Szlaku. Jest to w naszym przypadku odcinek nieczynnej linii kolejowej Zebrzydowice-Moszczenica. Tak, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że w Czechach jeżdżą pociągi, u nas po torowisku jeżdżą rowery. Ale przynajmniej w taki sposób jest ten teren zagospodarowany, prawda? Powiem, używając łacińską maksymę, o tempora o mores. Takie czasy niestety nadeszły. Wspomniał pan również wcześniej o termomodernizacji szkół. W tym roku również, w ubiegłych latach przedszkola, teraz szkoły. Tak, w ubiegłym roku przedszkola, a w tym roku szkoły. I to są takie termomodernizacje kompleksowe, czyli zarówno wymiana instalacji grzewczej, jak i docieplenie przegród, ścian, stropów. Czyli takie kompleksowe po prostu. Tańsze ogrzewanie. Znaczy w przyszłości w ogóle, myślę, tańsze koszty związane z eksploatacją budynku, bo to nie tylko ogrzewanie, ale i to także energia. No a przy okazji też poprawiamy estetykę tych budynków. Jeszcze chciałem zapytać, jeśli chodzi o budynki gminne, lokale socjalne, tam również jakaś rozbudowa czeka. W Kaczycach realizujemy projekt związany z nadbudową budynku socjalnego i tam powstanie dodatkowych 6 mieszkań poprzez nadbudowę dodatkowej kondygnacji. Mówiliśmy o remoncie drugi odcinków o chodnikach, ale część z tych dróg, ulic otrzyma nowe oświetlenie, nowe punkty świetlne powstaną. W ubiegłym roku w ramach tego tematu poprawy efektywności energetycznej dzięki środkom unijnym wymieniliśmy 354 oprawy oświetleniowe. To są teraz oprawy LED-owe. Myślę, że można to zauważyć jadąc z kierunku Jastrzębia. Tak, to jest jeden z odcinków, który tą modernizacją oświetlenia został objęty.
Na, jeżeli w skali gminy mamy tych punktów prawie 1500, no to te 354 to jest jakiś znaczący fragment tej układanki. Dzięki temu też liczymy, że te koszty energii będą niższe. Koszty niższe, które zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na kolejne punkty świetlne, prawda? Znaczy na kolejne punkty świetlne albo na kolejne zadania, które są przed gminą do realizacji, związane z choćby z funkcjonowaniem gospodarki odpadami, funkcjonowaniem systemu oświaty. Zadań przybywa i niektóre zadania po prostu generują coraz większe koszty. Samorządy gminne wspierają również działalność policji, ochotniczych straży pożarnych. Nie inaczej jest ze Brzydowicą. Tak, my również staramy się wspomagać te służby i organizacje, szczególnie jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, no bo to są nasze jednostki. W gminie Zebrzydowice w tym roku na funkcjonowanie OSP i na inwestycje, o której może za chwileczkę powiem, przeznaczamy kwotę 350 tysięcy złotych. Chcemy w tym roku rozpocząć rozbudowę remizy w Kończycach Małych, stąd w tym budżecie kwota 100 tysięcy zarezerwowana na rozpoczęcie tej inwestycji, na wykonanie przekładek przyłączy, które do tego budynku trzeba doprowadzić. Jakiś zakup samochodu również jest zliczony w tej Tymi wymienionymi już przeze mnie partnerami ze strony czeskiej, jak i polskiej realizujemy także projekt, który nosi taką nazwę Razem Przeciwko Powodzi. I tam w ramach tego projektu planujemy zakup dla jednostki w Zebrzydowicach nowego średniego samochodu bojowego i sprzętu związanego z przeciwdziałaniem zjawiskom powodzi. Rzeka Piotrówka to główne zagrożenie. To jest główne zagrożenie, aczkolwiek w trakcie takich nawalnych opadów deszczu, czy właśnie jakichś tam zagrożeń powodziowych, no to właściwie wszystkie cieki są groźne. Natomiast trzeba powiedzieć, że od 2012 roku, czyli od ostatniego remontu koryta Piotrówki od Zebrzydowic do granicy państwa Markowica Górnych, to jakby pojemność tego koryta się, przynajmniej tak to obserwujemy, się trochę zwiększyła i te ostatnie zjawiska takie związane z... Wzrosty wód nie są już takie groźne. Związane z intensywnymi opadami deszczu, czy tymi wezbraniami. No u nas się ta woda utrzymywała w korycie rzeki. Panie wójcie, kończąc, jeszcze chciałem zapytać o sołectwa, które też mają swój budżet. To taki forma rodzaj budżetu obywatelskiego. Podczas zebrań sołeckich mieszkańcy decydują, na co wydać te pieniądze. Jak rozumiem, wartość poszczególnych inwestycji, czy wysokość tego budżetu jest uzależniona od mieszkańców, ilości mieszkańców, którzy mieszkają na danym terenie, w danym sołectwie. Tak, aczkolwiek to się wylicza według tam odpowiedniego wzoru. U nas te kwoty na sołectwa są takie same. To jest do wydania w tym roku kwota około 35 tysięcy złotych. Do tego jeszcze dołożyliśmy z naszej rezerwy celowej 17,5 tysiąca, a chcemy także wziąć udział w konkursie organizowanym przez Województwo Śląskie teraz właśnie w marcu. I sołectwa przygotowują dodatkowe jeszcze propozycje zadań, które chciałyby na swoim terenie zrealizować. A te, które już zostały zaakceptowane? To one są wprowadzone do budżetu i już sukcesywnie są wdrażane do realizacji. Nawet chyba niektóre już tam mamy po przetargach, czy będziemy podpisywać w najbliższym czasie umowy. To są zadania, o które mieszkańcy na pewno proszą od lat gminę, a teraz mogą zrealizować z własnych pieniędzy. To są ich decyzje za ich pieniądze. Są to może niewielkie zadania, no bo też kwoty nie są jakieś specjalnie wysokie. Ale dla lokalnej społeczności ważne. Ale dla lokalnej społeczności ważne i myślę, że potrzebne. Panie wójcie, na sam koniec zapytam, co pan myśli o nowym prawie wyborczym, które to prawo wydłuża kadencję wójtów, burmistrzów, prezydentów do 5 lat? I jednocześnie maksymalnie 2 kadencje mogą pełnić swój urząd. To znaczy, nie odpowiem panu wprost na to pytanie, dlatego że nowelizacja tego kodeksu wyborczego, a właściwie przy okazji także ustaw ustrojowych związanych z funkcjonowaniem samorządów gminnego, powiatowego, wojewódzkiego jest o wiele szersza. To nie jest tylko problem ilości kadencji i wydłużenia do 5 lat. Tam w tych zmianach znajdują się przepisy, które
w moim rozumieniu nie do końca idą z duchem samorządności. Choć mówi się, że to ma poprawić jakby udział społeczności lokalnych w tym bezpośrednim jakby wykonywaniu tego zarządzania swoją lokalną społecznością. Także jest ustawa, jest prawo, które obowiązuje, no i tyle. Mamy rok wyborczy. Będzie pan kandydował na kolejną kadencję na stanowisko wójta gminy Zebrzydowice? I też nie odpowiem na to pytanie wprost. Myślę, że trochę czasu jeszcze na podjęcie decyzji jest. To też zależy od tego właśnie, jak samorząd w tych nowych realiach, jak to w praktyce zafunkcjonuje. Natomiast nie ukrywam, że działalność w samorządzie to nie tylko moja pasja, ale po prostu widzę wiele rzeczy, które dobrych, które te samorządy wykonały, i jeżeli będzie taka możliwość, to w tym samorządzie chciałbym dalej jakoś funkcjonować, czy się jakoś te sprawy samorządowe angażować. Ale dalej działać. Ale co do szczegółów, to pozwoli pan redaktorze, może nie dzisiaj. Pan Andrzej Kądziołka, wójt gminy Zebrzydowice, był moim państwa gościem. Dziękuję panie wójcie za wizytę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.